Zawsze ciekawiło mnie, dlaczego tak artystów szczególnie, przynajmniej tak jest to widoczne w mediach, ciągnie do tej gastronomii. A pana restauracja z sukcesem, 14 rok, jeżeli dobrze obliczam, stary dom, sobie radzi na warszawskiej mapie. Trudno jest prowadzić taki biznes, gdy tak naprawdę jest pan trochę tu, trochę tu. Ja wiem, że to też jest wsparcie innych osób, żeby to wszystko działało, ale czy dotyczy jakby pana wyobrażenie na temat prowadzenia restauracji pokryły się z rzeczywistością? Tak, myślę, że tak. Trochę teraz, jak już uprzedziłem, że się zmieniam i będę mówił o sobie i tak powiem... Tego nieskromnego Piotra Adamczyka tak, chciałbym zobaczyć, może zabijam w tym temacie. Tak, zabijam skromnego, teraz właśnie wchodzi nieskromny. No to myślę, że to, że tak wiele osób ze świata publicznego ciągnie do gastronomii, to jest związane z tym, że się Adamczykowi udało. Mhm. Bo jak pan sam powiedział, 14 lat temu, tak. To było dawno temu, wtedy aktorzy nie otwierali knajp. Wtedy pokutowało takie myślenie, ach, kiedyś była prohibicja i to nie wyszło. Natomiast tu była taka bardzo, bardzo uczciwa historia, każdy inwestuje, każdy coś wnosi. Jest nas trzech, choć bez Mariusza Jadwiakowskiego pewnie tak knajpa by się nie kręciła tak, jak się kręci. Ale to jest ogromna radość. Jak tam przychodzę i widzę po prostu, że jest, że ludzie są zadowoleni. Mnie się budzi aktor teatralny w restauracji, bo widzę, że to samo, co my, aktorzy w teatrze, dajemy widzom i masujemy trochę ich duszę, to tutaj może przez żołądek masujemy też te dusze, bo jak siedzą przez jakiś czas w miłej atmosferze, jedzą dobre jedzenie i spotykają się ze sobą. Restauracja jest w ogóle bardzo takim teatralno-filmowym klimatem. No. To bardzo miłe, że nawet w takich trudnych czasach pan tak bajkowo i kolorowo fajnie opowiada o tym życiu restauracyjnym, bo niektórzy by mieli dużo powodów do jakiegoś takiego rozgoryczenia czy rozczarowania. Czy pan jak zagląda w tych czasach inflacji w te rachunki za gaz i prąd, to łapie się za głowę? Wszyscy się łapiemy. Wszyscy się łapiemy za głowę. No nie chcę teraz tłumaczyć, dlaczego restauracje także muszą podnosić ceny, ale to myślę, że każdy to rozumie. Zresztą to też jest jakby sprawa show biznesu i mediów, że tytuły, bo wiem, do czego pan pije, tytuły... Nawet ja nie wiem sam, do czego pije, bo jakiś artykuł? Tak, no tak, ojej. No to nie, no to proszę państwa, w każdej restauracji my o tym wiemy. Ale nie piszemy, nie pisze się artykułów o... Bardziej nawet pytałem... o znanych knajpach, ale że tak bym, no tak. O nie pisze się artykułów o drogich knajpach. Tak, a tu jest pisze twarz Piotra Adamczyka i dlatego. Absolutnie rozumiem, ale bardziej chciałem zapytać po ludzku, jako o właścicielu, współwłaścicielu restauracji po prostu, jak to wpływa na całą ekipę, na atmosferę, na to, co tam trzeba zmienić, na gości. Czy po prostu jest jednak tak, że najlepsze restauracje i tak się utrzymają? Tak, oczywiście czasy nie są łatwe i każdy to wie, każdy, kto prowadzi biznes, musi stawić temu czoło. Mam wrażenie, że my sprawnie bardzo przeszliśmy przez czas najtrudniejszy dla gastronomii, czyli pandemię. I tak jak widzę, nawet po tym, w jaki sposób w Stanach te knajpy popadały, mimo że tam ogromne wsparcie uzyskali gastronomowie, na przykład w takiej bardzo wolnorynkowej zasadzie, że dobrze, to teraz ten chodnik, który tu był parkingiem, jest teraz dla was. Więc ci z tych Stanów, jak Kalifornia, którzy mogą właściwie cały czas te stoliki wystawiać, to nagle powiększyli sobie dwukrotnie, trzykrotnie restaurację. Ale przede wszystkim to, co było najbardziej wzruszające, to powroty naszych stałych klientów, którzy się już nie mogli doczekać, kiedy przyjdą i potem na przykład, wie pan co, ja też teraz nie zarabiam, ale specjalnie dla naszego kelnera zostawiam tam trzykrotny napiwek, bo się tak cieszę, że żeście przeżyli, że wraca to miejsce, które dla wielu jest ulubionym miejscem. Ja się cieszę, że ta nazwa, Stary Dom, która wtedy, jak ją otwieraliśmy, brzmiała jakoś tak staroświecko i to teraz tak naprawdę czas dojrzał do tego, że to jest stara już restauracja. 14 lat czy 15 prawie na rynku, no to jest duży sukces.